Witam Państwa, oczywiście jak zwykle witam bardzo serdecznie, bardzo wiosennie, wciąż jeszcze kwietniowo i oczywiście w atmosferze wielkanocnej, o czym świadczy choćby ta właśnie figurka Zmartwychwstałego. Witam i pozdrawiam w atmosferze kończącego się miesiąca kwietnia i zbliżającego się, proszę Państwa, miesiąca maja. Miesiąca bardzo pięknego, bardzo ważnego, o czym trochę powiem więcej w następną niedzielę, ostatnią niedzielę właśnie tegoż miesiąca, który dobiega końca. Drodzy Państwo, drodzy telewidzowie, dokładnie dzisiaj jest 23 kwietnia, przedostatnia niedziela tegoż miesiąca i dzisiaj wspominamy dwóch bardzo ważnych świętych, świętego Jerzego i świętego Wojciecha. W związku z tym bardzo serdecznie pozdrawiam dzisiejszych solenizantów, Wojciechów, Jerzych, a szczególnie pozdrawiam naszego księdza biskupa Jerzego, który obchodzi właśnie w tym czasie swoje imieniny. Wszystkiego najlepszego, ekscelencjo. Niech Pan błogosławi, niech Pan wspiera, a ksiądz biskup niechaj cieszy się nami i naszą diecezją, którą tworzymy i którą współtworzymy poprzez nasze kapłaństwo, poprzez naszą także wspólnotę diecezjalną. Drodzy Państwo, właśnie dzisiejsza niedziela. Jesteśmy, jak powiedziałem, w atmosferze wielkanocnej. Jest to trzecia niedziela Wielkanocy i ta niedziela ma wymiar też bardzo ważny, bardzo uroczysty, a mianowicie jest to tak zwana niedziela, proszę Państwa, biblijna. Niedziela biblijna, czyli niedziela, która kładzie nacisk na, jak już wskazuje nazwa, na Biblię, czyli na Pismo Święte, więc na taką świętą księgę, którą Państwu w tej chwili pokazuję i którą na pewno Państwo macie w swoich mieszkaniach. Może ona gdzieś tam się zawieruszyła, może leży gdzieś na półce, a może w szafie, a może gdzieś indziej. Bardzo proszę, żeby właśnie na dzisiejszą niedzielę tę księgę wyeksponować, żeby ona zajęła poczesne miejsce, ważne miejsce, bo przecież niedziela biblijna to jest niedziela Bożego Słowa, to jest właśnie niedziela samego Boga, który do nas przemawia poprzez swoje słowo, poprzez Pismo Święte, Stary Testament, Nowy Testament i w ten sposób mówi nam o tym, co najważniejsze. Mówi nam o tym, jak żyć, żeby to życie było tutaj życiem godnym na ziemi i żeby to nasze życie zmierzało ku życiu wiecznemu, ale proszę Państwa, życiu wiecznemu, szczęśliwemu. Zatem niedziela biblijna i oczywiście też początek tygodnia biblijnego, czyli nie tylko dzisiejszy dzień, ale cały tydzień będzie właśnie od nas domagał się, czy łagodniej, będzie nam proponował, byśmy Księgę Pisma Świętego brali do ręki, byśmy poczytali ją, poczytali nie w sensie takiej lektury świeckiej, że jakaś tam książka, jakaś beletrystyka, czy jakaś gazeta, czy coś podobnego. Byśmy tę księgę poczytali w formie modlitwy, bo przecież rozmawiamy z samym Bogiem, kiedy właśnie czytamy Pismo Święte. On do nas mówi, Jego słuchamy, jesteśmy z Nim w dialogu, tym właśnie dialogu twórczym, tym dialogu, który nas ubogaca, tym dialogu, który nas właśnie uczy, jak powiedziałem, żyć godnie na tej ziemi, żeby zasłużyć na to właśnie życie wieczne. Poza tym, proszę Państwa, też dzisiejsza niedziela jest to też niedziela, czyli Narodowy Dzień Czytania Pisma Świętego. Czytamy Pismo Święte wszyscy. Zobaczymy w telewizji, zobaczymy jeszcze gdzie indziej. Będą czytać bardzo ważni ludzie, będą brali do ręki właśnie Pismo Święte i będą dzielili się z nami właśnie tymże słowem. Taka niedziela czytania Pisma Świętego, niedziela Narodowego Czytania Pisma Świętego ma miejsce od roku 2009 i właśnie jest to już siódmy dzień tegoż rodzaju czytania, tegoż rodzaju lektury. Zechcijmy taką niedzielę przeżyć w atmosferze właśnie Bożego Słowa, w atmosferze tego radosnego Bożego Słowa. Proszę Państwa, poza tym też właśnie jesteśmy w okresie wielkanocnym, jak powiedziałem, i ten okres wielkanocny to jest tak zwana Chrystofania, czyli kiedy to Chrystus ukazuje się najpierw, jak wiemy, niewiastom, potem ukazuje się apostołom, wielu innym ludziom, a na koniec świętemu Pawłowi. To ukazywanie się przebiega przez 40 dni po zmartwychwstaniu. Pan Jezus od razu po zmartwychwstaniu nie odchodzi do nieba, pozostaje na ziemi. I właśnie ten czas Jego obecności na ziemi po zmartwychwstaniu to czas ukazywania się. Chrystus ukazuje się po to, żeby potwierdzić swoje zmartwychwstanie, ukazuje się po to, żeby potwierdzić, że żyje, ukazuje się po to też, żeby uzupełniać swoją naukę, czyli Ewangelię.
Ewangelię. Tę Ewangelię jako dobrą nowinę o naszym zbawieniu ukazuje się, by przekonać najpierw święte niewiasty, potem by przekonać apostołów i wielu innych ludzi, a w ten sposób także, by przekonać nas. On nam też się ukazuje, może nie tak, jak go zobaczyły niewiasty święte, nie tak, jak zobaczyli go apostołowie, na przykład święty Tomasz, który powiedział, że nie uwierzy w niego, jak nie zobaczy jego, jak nie dotknę jego ran, jak nie dotknie go przebitych rąk, przebitego boku czy przebitych nóg. I właśnie wtedy, kiedy tak święty Tomasz zarzeka się, kiedy właśnie stawia warunki Chrystusowi, on staje przed nim: mój Tomaszu, oto jestem, zobacz, oto jestem, moje przebite ręce, mój bok przebity, włóż właśnie swój palec w mój bok przebity i nie bądź niedowiarkiem, ale człowiekiem wierzącym. Chrystus ukazuje się świętym Tomaszowi i święty Tomasz wtedy właśnie na taki obraz, na to ukazanie odpowiada bardzo krótko: Pan mój i Bóg mój, ale zwraca się do nas, którzy go nie widzieliśmy, ale go postrzegamy oczyma wiary, błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli. Proszę Państwa, my go nie widzieliśmy, ale wierzymy właśnie na inny sposób. Wierzymy poprzez to, że on do nas przemawia właśnie poprzez Pismo Święte. Wierzymy wtedy w niego, kiedy do niego modlimy się, kiedy z Nim rozmawiamy poprzez naszą modlitwę. Wierzymy wtedy, kiedy jesteśmy w Kościele, biorąc udział we mszy świętej, poprzez właśnie udział w tej Eucharystii, w tej uczcie. Wierzymy i ta nasza wiara ma być wiarą nie tylko modlitewną, nie tylko podczas mszy świętej, ale zawsze to ma być nasza wiara na co dzień. Nie od święta Ewangelia, którą byśmy dzisiaj wysłuchali, ona jest dosyć długa właśnie. Jest to Ewangelia, która ukazuje nam dwóch uczniów idących do Emaus, którzy twierdzili, że na nim się bardzo zawiedli, a myśmy spodziewali się, że on wyzwoli Izraela. I wtedy staje przed nimi Chrystus i oczywiście mówi o sobie, oni go poznają przy łamaniu chleba. My poznajemy też Chrystusa przy łamaniu chleba, właśnie wtedy, gdy przystępujemy do Komunii Świętej, wtedy, gdy ma miejsce Eucharystia i my w tej Eucharystii uczestniczymy jako mszy świętej. Kochani, módlmy się do Chrystusa Zmartwychwstałego w tę dzisiejszą niedzielę, niedzielę czytania Pisma Świętego, niedzielę biblijną. Módlmy się o to, by On, który ukazał się apostołom, żeby ukazywał się nam, żebyśmy Go widzieli oczyma wiary, żebyśmy poprzez to widzenie oczyma wiary swoje życie czynili bardziej doskonałym, bardziej odpowiedzialnym i bardziej także radosnym. Alleluja, Jezus żyje. Pozdrawiam bardzo serdecznie. Wszystkiego najlepszego na nowy, rozpoczynający się tydzień, który zakończy miesiąc kwiecień. Zostańcie z Bogiem.